Panie marszałku, Wysoka Izbo. Rekrutacja i dobór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu o procedury określone w ustawie. Jest to zadanie własne powiatu. Ustawa szczegółowo określa wymagania, które musi spełniać osoba, która chciałaby pełnić funkcję rodziny zastępczej. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo sąd opiekuńczy. Pytanie brzmi, jak przedstawia się liczba osób przeszkolonych w zakresie pieczy zastępczej w latach 2021-2022? Dziękuję.